Nie mogę uwierzyć, że tak młoda osoba ma takie kwalifikacje. Jak napisano w referencjach i dyplomie, jestem zdezorientowany twoim wiekiem. Przyszły szef powtórzył to zdanie kilka razy w ciągu ostatniej godziny. Dialog można było nazwać rozmową kwalifikacyjną, ale bardziej przypominał przesłuchanie. Czterdziestoletni mężczyzna siedzący przy dębowym stole zadał już około tysiąca pytań. Nie interesowały go proste, jednoznaczne odpowiedzi. Majka interesowały szczegóły. Wyglądało na to, że wiedział o dziewczynie więcej niż ona sama w momencie, gdy przekroczyła próg biura i nieśmiało się przywitała. Pracodawcę interesowało wszystko, nawet najdrobniejsze szczegóły z jej życia, gdzie i na jakim wydziale studiowała, w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin, jakie miała oceny i czy nauczyciele ją doceniali. Mężczyzna wyjaśnił i zapisał w dzienniku imiona wszystkich krewnych, których Kate mogła wymienić, gdzie już pracowała i z jakich powodów została zwolniona, a także jej stosunek do zwierząt domowych i szczepień. Jedyną rzeczą, na której mężczyźnie naprawdę nie zależało, były referencje z poprzednich miejsc pracy. Stwierdził, że były pracodawca mógł napisać na papierze, co tylko chciał, i nawet nie musiał mu za to dziękować. To był tylko kawałek papieru, który nie decydował o tym, czy Kate dostanie posadę opiekunki, czy znów zostanie z niczym. Mężczyzna jednak dokładnie przeanalizował przedstawione jego uwadze dokumenty, po czym włożył je do teczki, odsunął na bok i spojrzał dziewczynie uważnie w oczy. Powiedz mi lepiej, piękne dziecko, dlaczego zostałaś zwolniona z ostatniej pracy? Jego spojrzenie wyrażało całkowitą nieufność wobec dziewczyny. Z każdym słowem chciał przyłapać ją na kłamstwie. Lub wytknąć jej niegodne zachowanie. Kate usiadła naprzeciwko nieufnego mężczyzny na skórzanej sofie i zastanawiała się, czy w ogóle powinna kontynuować rozmowę. Czuła się tak, jakby nie ubiegała się o posadę opiekunki schorowanej staruszki, ale ambasadora, który wkrótce będzie miał dostęp do tajemnic państwowych. Mimo wszystko, ani zmęczenie, ani chęć bycia w domu i wzięcia gorącej kąpieli. Kate zachowywała się z godnością. Grzecznie odpowiadała na liczne pytania swojego przyszłego pracodawcy, wykazując się przy tym nienaganną cierpliwością i powściągliwością. Z reguły tak właśnie chcą widzieć osobę, która ma opiekować się starszą kobietą o silnym charakterze. Można zrozumieć pracodawców w takim przypadku. Miło jest wiedzieć, że opiekunka w momencie, gdy jej podopieczna wykaże się kapryśnością i odmówi jedzenia, nie postawi żebrzącej babci garnka na głowie i nie zastuka w nią chochlą. A jedynie uśmiechnie się, i dalej będzie ją karmić z łyżki namowami i sztuczkami. Tego typu działalność nie była dla Kate nowością. Już wcześniej miała zaszczyt opiekować się starszymi rodzicami zamonych ludzi. Pomimo tego, że każdy z jej podopiecznych miał swój złożony charakter i określone wymagania, się potencjalny szef kurził dziewczynę. I to pomimo tego, że w pierwszych minutach Kate poczuła do niego nawet lekką sympatię. Mike był naprawdę przystojny. Umięśnione ciało, ciemna karnacja, szorstki męski podbródek i pełne usta to wszystko nie mogło nie przyciągnąć uwagi dziewczyny. Patrząc w jego oczy, zdawała się tonąć. Były czarniejsze niż noc i zapewne zrujnowały niejedną przedstawicielkę płci przeciwnej. Wystarczyło tylko raz na niego spojrzeć, a stawało się jasne, że dziewczyna znika. Nawet pod marynarką rzucały się w oczy jego szerokie barki, potężne ramiona i mięśnie naprawdę masz rację. Kate nie wytrzymała. Jestem naprawdę za młoda na tak wysokie kwalifikacje. Dziewczyna zaczęła powoli podnosić się z sofy. Myślę, że wrócimy do tej rozmowy za jakieś 10 lat. Wtedy będę już wystarczająco stara, by spełnić twoje oczekiwania. Kate nie spodziewała się usłyszeć jego rozkazującego tonu. Mike powiedział głośno: Usiądź. Pomimo faktu, że nadal nie był uważany za przełożonego dziewczyny i nie miał prawa podnosić na nią głosu, nie odważyła się nie posłuchać. W jego głosie było coś, co zmusiło Kate do posłuszeństwa. Natychmiast usiadła z powrotem na Sofie i pomyślała, że z takim uściskiem mógłby dowodzić armią, a nie rzucać opiekunki do starszej matki. Spojrzał dziewczynie prosto w oczy i powiedział: Naprawdę myślisz, że zadaję głupie pytania? Mike przeszył ją swoim niemożliwym wzrokiem. Ciężko było wytrzymać ich spojrzenie. Nie chciała kłamać. Chciała być z nim szczera. Ale nie mogła i powoli powiedziała: Musisz mieć dobre powody. Nie sądzę, żeby to była próżna ciekawość. Mama przyjeżdża do mnie na trzy miesiące, właśnie została wypisana z kliniki, więc nie będzie mogła zostać sama w domu. Będzie potrzebowała dużo uwagi i cierpliwości. Szczerze mówiąc, nie ma najlepszego temperamentu. Mike milczał przez kilka minut, po czym odwrócił się do okna i zamyślił. Kontynuował, jakby mówił do siebie. Od dawna nie spędzaliśmy z nią czasu. Moja matka jest w separacji od ponad roku, odkąd zmarł jej drugi mąż. Oczywiście chciałbym spędzać z nią jak najwięcej czasu, ale mój zawód wymaga całkowitego zaangażowania. Gdybym przestał pracować, nie miałbym środków finansowych na utrzymanie matki i spełnianie jej zachcianek. Jego oczy były pełne chłodu. Kiedy Mike odwrócił wzrok od okna, ponownie spojrzał na Kate. I uwierz mi, jeśli będę musiał godzinami zadawać głupie pytania. Tylko po to, by znaleźć odpowiednią osobę, będę to robił. W tym momencie dziewczyna miała całkiem wiarygodną opinię, że Mike był przyzwyczajony do torturowania tych, którzy chcieli dla niego pracować. Ale znalazł opiekunkę, która nie była nieśmiała. Ta dziewczyna nigdy nie pozwoliłaby nikomu traktować jej w ten sposób. Wiedziała, czym jest upokorzenie i brak szacunku, więc złożyła sobie obietnicę. Że nigdy nie pozwoli nikomu czuć się w ten sposób w stosunku do niej. Dziewczyna dorastała w sierocińcu. Była sierotą i nie miała pojęcia, kim są jej rodzice. Wychowawca powiedział jej, że mama i tata bardzo kochali swoją córkę, ale musieli odlecieć daleko do gwiazdy. Stamtąd obserwują Kate i są z niej dumni. Szczerze mówiąc, nie było z czego być szczególnie dumnym. Dziewczyna sporadycznie uczęszczała na zajęcia na uniwersytecie i zmieniała jedną pracę na drugą. Jedną rzeczą, w której była naprawdę dobra, była opieka nad osobami starszymi. Wyciągali do niej rękę i byli gotowi spełnić wszelkie wymagania lekarzy, ale tylko pod stałym nadzorem Kate. Kilku z jej podopiecznych już zmarło. Byli zbyt starzy i dziewczyna musiała czuwać nad nimi zanim umrą. Kate była pewna, że z łatwością znajdzie wspólny język z matką Majka. Dlatego gdy tylko otrzymała informację o wakacie, bez wahania udała się na rozmowę kwalifikacyjną. Ale teraz jej cierpliwość się wyczerpała. Przepraszam, Mike, dziewczyna powiedziała spokojnie, zwracając się do nieudanego pracodawcy: Przykro mi, że nie jestem odpowiednią osobą do opieki nad Twoją matką. Nie mogę tracić więcej czasu na odpowiadanie na Twoje liczne pytania. Nie wytrzymam kolejnych kilku godzin. Nie warto marnować czasu, ani Twojego, ani mojego. Z tymi słowami dziewczyna szybko wstała ze kanapy. Wyobrażając sobie, jakie lanie dostanie od szefa agencji, który dał świetne rekomendacje i wysłał ją tutaj. Lili z łatwością wysłałaby na to stanowisko bardziej doświadczoną i wykwalifikowaną dziewczynę, ale dała Kate szansę. Wielokrotnie powtarzała, że widzi w niej potencjał i za wszelką cenę chciała pomóc jej go wykorzystać. Ale Kate po raz kolejny nie spełniła oczekiwań swojej starszej koleżanki. Bardzo dobrze jest być piękną ale tylko wtedy, gdy nie planujesz zostać służącą w bogatym domu jako niania, pokojówka, pielęgniarka lub gosposia. A dla tych, którzy zamierzają zdobyć taką pozycję, piękno staje się niesamowitą wadą. Potencjalni pracodawcy eliminują je już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Bogaci mężczyźni traktują takie dziewczyny z wielkim entuzjazmem, ale im jest on większy, tym większe ryzyko, że ich żony zdecydowanie odmówią ich zatrudnienia. Lepiej być szarą myszką w średnim wieku z inteligentnej rodziny. Młode i niezbyt szare dziewczyny nie są dziś w modzie. I to nie tylko dlatego, że Lili poleciła Kate tego majka, on jest samotny. I dlatego przy zatrudnianiu żadna piękna pani nie usiądzie obok niego i nie udzieli cennych rad. Decyzję o tym, czy dziewczyna pójdzie w ślady jego matki, podejmie tylko Mike, ale nie było sensu dłużej się nad tym zastanawiać. Dziewczyna straciła kolejną szansę na zdobycie pracy. Jedynym pocieszeniem dla Kate było to, że zrozumiała, dlaczego Mike jest samotny. Od niego każdy by po prostu uciekł na kraniec świata, bo życie z Kujonem jest wystarczająco trudną męką i nawet dobry wygląd i przeszywające spojrzenie nie są w stanie tego zmienić. Kate szybko opuściła teren rezydencji i usiadła w taksówce. Ze smutkiem pomyślała o tym, że o takim luksusie będzie musiała zapomnieć, jeśli w najbliższym czasie nie uda jej się znaleźć pracy. Musiałaby zrezygnować nawet z podróży autobusem i chodzić pieszo. Nie spieszyła się, by powiedzieć Lili, że jej się nie udało. Ta wiadomość będzie musiała poczekać do jutra. Poza tym, nikt jej nie wyrzucił. Kate sama opuściła bogaty dom. Dziewczyna była już blisko własnego domu, gdy na jej telefon przyszła wiadomość. Mike napisał, że została zatrudniona i może przyjechać jutro o dziewiątej rano. Musiała przejść przez proces wdrażania i otrzymać szczegółowe instrukcje. Matka przełożonego powinna przyjechać pojutrze. Weszła do rezydencji przed dziewiątą. Wcześniejsze przybycie. Oznaczałoby, że Kate dobrowolnie skazała się na marnowanie czasu przed biurem pracodawcy, okazując nadmierne zainteresowanie. Spóźnienie byłoby jeszcze gorsze. Mike raczej nie chciałby mieć do czynienia z niepunktualną osobą, która nie potrafiła liczyć własnego czasu. Nie były to cechy warte wymienienia w CV i pokazania szefowi pierwszego dnia. Pojawiaj się pięć minut wcześniej. Idealnie byłoby, gdyby ten odcinek czasu wystarczył na zebranie myśli i posprzątanie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Doświadczenie Kate w uczestniczeniu w rozmowach kwalifikacyjnych było tak bogate, że mogłaby napisać książkę Jak zachowywać się właściwie, by dostać pracę. Ale sama nie wykorzystała swojej wiedzy. Drzwi do biura Majka były otwarte. To dobrze. Ilekroć Kate musiała pukać do zamkniętych drzwi, czuła się niewytłumaczalnie niezręcznie i nie mogła nic na to poradzić. Zadać pytanie, czy mogę? Zawsze była przerażona, słysząc gniewny głos z za drzwi, mówiący jej, że są zajęte, lub żeby natychmiast zamknęła drzwi. Dokładnie to robili wychowawcy w sierocińcu, w którym dorastała dziewczynka wpłynęło to na jej kruchą psychikę i zebrało swoje żniwo dało się zauważyć, że Mike nie lubił marnować czasu mimo wczesnej pory praca szła pełną parą a jeśli w dużych firmach do dziewiątej rano pracownicy przychodzą tylko do pracy i spędzają kolejną godzinę na kawie z kolegami i budzeniu się w przypadku Mike'a było inaczej wydawało się, że praca w jego biurze nie ustała od wczoraj zza drzwi dobiegało gromkie dudnienie jego głosu Wydawał polecenia, wytykając błędy i tłumacząc do czego doprowadziły. Prawdopodobnie była to rozmowa telefoniczna, ponieważ w biurze nie było nikogo oprócz Mikia. Katy zdała sobie sprawę, że na zegarze jest za minuty dziewiąta. Powinna pojawić się na progu i zwrócić na siebie uwagę. Niech Mikie zobaczy, że się nie spóźniła, tylko przyszła dokładnie o wyznaczonej godzinie. Jednak gdy tylko zrobiła krok w stronę drzwi, usłyszała kobiecy głos. Dochodził z biura. Mike, króliczku, mylisz się. Od tego, co usłyszała, dziewczyna zamarła zszokowana. Najmniej Mike, kamienną, nieprzeniknioną ścianą, przypominał króliczka, chyba że w szafie lub pod stołem ukrywał się inny Mike. Na autopilocie Kate zrobiła jeszcze jeden krótki krok i zerknęła przelotnie przez uchylone drzwi. Nie, było ich dwóch. Przełożony siedział za biurkiem, otwierając i zamykając długopis. Obok niego stała wysoka, piękna dziewczyna w eleganckim biznesowym garniturze. Wiesz, ile czasu zajęło mi zdobycie dla nas tego kontraktu. Ślicznotka w obcisłej spódniczce wyglądała na oburzoną. Pomachała Majkowi przed twarzą stertą papierów. I co teraz? Teraz ty kręcisz nosem. Zgadzam się. Ci faceci może nie są idealni, ale kto może się pochwalić taką cechą? Największym życzeniem Kate w tym momencie było stać się niewidzialną. Scena, której była świadkiem całkiem przypadkowo, najwyraźniej nie była przeznaczona dla widzów z zewnątrz. Sam intymny króliczek był tego wart. Dziewczyna miała wrażenie, że wpadła do czyjejś sypialni bez pukania i przyłapała parę na niezbyt przyzwoitym zajęciu. Właściwie to była ich własna wina. Nie powinno się zostawiać otwartych drzwi. Każdy, kto tędy przechodził, mógł stać się mimowolnym widzem tego, co się działo. Kate odsunęła się od drzwi biura, skręciła za róg i odetchnęła tego ranka idąc do nowej pracy nie planowała być świadkiem niezrozumiałej sceny dziewczyna wciąż nie mogła się zdecydować czy właśnie była świadkiem konfliktu interesów w pracy kłótni między dwojgiem kochanków czy wszystkich powyższych kate odczuwała szczerą radość nie tylko z faktu że pozostała niezauważona ale również z tego powodu że jej podopieczna zjawi się w domu syna dopiero jutro starzy ludzie mają tendencję do pojawiania się niespodziewanie i w najbardziej nieodpowiednim momencie a potem, jakby nic się nie stało, ingerują w to, co się dzieje i udzielają cennych rad. Gdyby matka Majka była tu teraz, prawdopodobnie zadałaby pytanie Co tu robisz, miła pani? Ukrywasz się przed szefem, czy podsłuchujesz? Kate od razu wyobraziła sobie ten obraz i kilka twarzy z biura, które natychmiast odwróciłyby się w jej kierunku i zrobiły taką minę, że Kate miałaby ochotę zapaść się pod ziemię. Spróbować powiedzieć i udowodnić komukolwiek, że to nie było szpiegostwo, a zwykły zbieg okoliczności. Nie, wolałaby, żeby to, co widziała i słyszała, pozostało jej małą tajemnicą. Para w gabinecie rozmawiała tak głośno, że ich głosy niosły się nawet na korytarz. Trudno było jednak zrozumieć, o czym rozmawiają. Jedno było pewne: Mike mówił spokojnym, zimnym głosem, a jego rozmówczyni ciągle się wściekała i nie potrafiła zapanować nad własnymi emocjami. Zachowujesz się jak idiotka, mój króliczku. Tylko głupiec może sobie pozwolić na odrzucenie tak lukratywnej oferty. Z szelestu papierów jasno wynikało, że bizneswoman ponownie pokazuje mu papiery na stole, myśląc, że to dowód na to, że ma rację. Czas mijał, a wskazówka zegarka noszonego na nadgarstku Kate dochodziła do samej góry. Nieznajoma dziewczyna z biura Majka nie pomyślała jednak nawet o tym, by zakończyć ani swój monolog, ani dialog, który nie należał do najbardziej udanych w jej życiu. Katy nie bardzo chciała wtrukać się w rozmowę pełną króliczków i głupot, ale zdawała sobie sprawę, że Mick może pomyśleć, że dziewczyna spóźniła się dzisiaj, co oznaczało, że będzie spóźniać się cały czas. Dziś szczególnie ważne było dla nowej opiekunki zrobienie dobrego wrażenia na szefie. Z czym to było związane? Dziewczyna jeszcze nie wiedziała, ale też nie uważała tego za coś wielkiego. Był tylko pracodawcą, od którego decyzji zależało, czy dostanie pracę i pensję, czy nie. Dokładnie o dziewiątej Kate usłyszała głos swojego szefa. Wyraźnie oznajmił, że spotkanie dobiegło końca i będzie kontynuowane następnym razem. Mike wyjaśnił swojemu rozmówcy, że ma teraz ważne spotkanie, dlatego osoba w stylowym garniturze będzie musiała opuścić jego biuro. Najprawdopodobniej mężczyzna udał się już do drzwi. Kate słyszała każde jego słowo. Nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Szef okazał się punktualny. Co z tego, że był nudziarzem? To też miało swoje zalety. Dziewczyna jednak dalej forsowała swoją linię. Musisz tylko podpisać papiery. Przestań się wygłupiać. Podpisz, a uwolnimy wieczór tylko dla nas dwojga. Wyglądało to tak, jakby celowo naciągała swoje słowa. Już ci powiedziałam stanowcze nie. Ta umowa nie dojdzie do skutku. A poza tym jestem dziś bardzo zajęta. Dziewczyna niechętnie, mam coś do siebie pod nosem, wyleciała z biura i przemknęła obok Kate. Mimo szybkości zdążyła zerknąć na nią z roztargnieniem. Dopiero gdy przemierzyła już korytarz, zatrzymała się i szybko odwróciła. Z zewnątrz wydawało się, że informacje, które stylowa dama otrzymała podczas biegu, właśnie dotarły do jej mózgu. Bizneswoman rzuciła Kate twarde spojrzenie. Nikt nawet nie próbował ukryć niechęci zaskoczenia. Nowa pielęgniarka nie udawała, że nie zauważa zainteresowania jej osobą, a wręcz skinęła głową partnerowi biznesowemu szefowej na znak przywitania. Zastanawiała się, kto mógł sobie pozwolić na nazwanie Majka króliczkiem i głupkiem jednocześnie. Kate zakładała, że w murach tego domu będą musieli często na siebie wpadać, dlatego lepiej było być przygotowanym na takie spotkania. Domniemana dziewczyna szefa wyglądała dostojnie. Pierwszą myślą, jaka przyszła Kate do głowy, było uświadomienie sobie, że to dość droga osoba. W złocie i diamentach nie wyglądałaby lepiej na swojej szczupłej sylwetce. A szpilki podkreślały piękno i długość jej nóg. Drobna biżuteria przeszłaby zupełnie niezauważona, ale dawała tak jasny blask, że zdawała się przyćmiewać światło lamp. Patrząc na jej gładkie czarne włosy. Kate nagle przypomniała sobie wojowniczych Indian z Ameryki. Dziewczyna była bardzo piękna, ale niezbyt przyjazna. Nie pomyślała o tym, by odpowiedzieć na pozdrowienia Kate. Twarz bizneswoman pozostała pusta i beznamiętna, tak samo nagle, jak się zatrzymała. Dziewczyna odwróciła się i głośno trzasnęła drzwiami. Pomimo faktu, że wygląd tej osoby był doskonały, wychowanie było całkowicie nieobecne. Kate można by określić jako profesjonalną nianię lub opiekunkę. Nigdy osoba, która rozwiązuje problemy biznesowe sprowadzając króliczki, nie powinna wystawiać nosa ponad własną głowę. Rozmyślania Kate przerwał głos jej szefa. Wejdź, moja droga, młoda damo. Szkoda, że ją zobaczył. Byłoby o wiele łatwiej, gdyby Mike nie wiedział, że ktoś nieświadomie był świadkiem jego rozmowy z bizneswoman. Jedną dobrą rzeczą, którą teraz wiedział, było to. Że opiekunka przyszła ściśle o wyznaczonej godzinie, zamiast spóźniać się i lekceważyć. Marszcząc brwi, Mike uważnie obserwował, jak Kate wchodzi do biura i zajmuje miejsce na Sofie. Patrząc na jego twarz, trudno było sobie wyobrazić, że jeszcze przed chwilą szalały tu namiętności. Wydawał się obojętny, niewzruszony, zimny i władczy. Starał się nie zdradzać nieśmiałości, która pojawiła się nie wiadomo skąd. Kate przywitała się. Mike odpowiedział jej i wskazał na stolik obok biurka. Cierpliwie czekał, aż dziewczyna wstanie z kanapy i podejdzie bliżej. Mike przemówił. Zanim podpiszemy papiery, chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Jeśli jeszcze raz pozwolisz sobie wstać i wyjść bez wysłuchania mnie, tak jak to zrobiłaś podczas rozmowy kwalifikacyjnej, będziemy musieli się rozstać. Tylko ja podejmuję tutaj decyzję. Kiedy ta rozmowa się skończy, czy to jasne? Spojrzał jej prosto w oczy, nie mrugając. Kate zdała sobie sprawę, że się nie myliła. Jej szef był nie tylko nudnym nudziarzem, ale i tyranem. Zdała sobie sprawę, że żadne stanowisko, nawet najbardziej prestiżowe, nie jest tego warte, jeśli ktoś może sobie pozwolić na takie gadanie. Lepiej chodzić i głodować. Już miała otworzyć usta, by wypowiedzieć wszystkie myśli, które krążyły jej po głowie. Ale kiedy spojrzała mu w oczy, mogła tylko nieśmiało przeprosić. Mike skinął głową z aprobatą, sygnalizując, że temat został zamknięty, i niemniej chłodno zaproponował ponowne omówienie wszystkich warunków współpracy. Mężczyzna wymienił obowiązki opiekunki i podał wysokość miesięcznych wypłat, jakie Kate miałaby otrzymywać, opiekując się jego matką. Suma przerosła wszelkie oczekiwania dziewczyny. kałych Sil starała się ukryć niespodziewaną radość. Wyglądałoby to niestosownie i z pełności nie profesjonalnie. Mickera Cheney byłby zadowolony, wiedząc, że nowa opiekunka jego matki prakowała kiedyś za marne grosie. Katie szybko złożyła zgrabny podpis na proponowanych dokumentach. Uważna osoba mogła wiele wywnioskować z odręcznego pisma. Ze swoim czuła się zupełnie swobodnie. Gładkie, schludne linie mogły tylko zdradzić opanowanie, koncentrację i uczciwość dziewczyny. Cóż, teraz nadszedł czas, aby zapoznać się z harmonogramem Oliwii. Po raz pierwszy w jego tonie pojawiła się nuta niepewności i zwątpienia. Dlaczego tak się stało? Stało się jasne w ciągu kilku sekund. Na biurku Kate pojawiła się ciężka teczka. Mike zaproponował, że zapozna się z dokumentami i pozwoli jej zadawać pytania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szczerze mówiąc, dziewczyna bała się wydawać zbyt ciekawska. Po tym jak dostała pierwsze lanie od szefa, postanowiła, że po prostu przeczyta wszystko, co dostała i obejdzie się bez kolejnego dialogu ale nie mogła spełnić swojej obietnicy. Kiedy otworzyła pierwszą kartkę, natychmiast podniosła głowę i spojrzała na twarz szefa z dziwionymi oczami. Chiński? Twoja mama mówi po chińsku? Nie bądź zaskoczona, Kate. W latach jej młodości było obiecująco, a zawód zobowiązywał. A dziś jest jej wystarczająco trudno zerwać ze starymi nawykami. Ponad połowa świata mówi teraz tym językiem. Nie chcę zostać w tyle. Nie martw się. Możesz rozmawiać z nią po rosyjsku. Wszystko co musisz zrobić to zabrać ją do korepetytora. Kate wróciła do czytania i w miarę jak przewracała strony, coraz bardziej współczuła swojej podopiecznej. Jej dzień upływał niemal z minuty na minutę. Wyobrażenie dziewczyny o starości jest takie, że siedzi się w bujanym fotelu, owiniętym w chustę, ogląda telewizję i od czasu do czasu rozwiązuje krzyżówki, a nie poświęcać jedyne wolne minuty na pożegnanie się z jednym nauczycielem i przejście do następnego. Wyobraźnia dziewczynki już rysowała twarz smutnej staruszki, która była wysyłana na zajęcia, by zachować zdrowy rozsądek. Nie miała jednak pojęcia, jak aktywną kobietę miała spotkać. Olivia miała palące pragnienie życia. Nie wyobrażała sobie siedzenia w domu i oglądania programów w telewizji. Gdy Kate uważnie czytała dokumenty w teczce, Mike obserwował ją w milczeniu. Wydawało się, że próbuje odczytać myśli dziewczyny i zajrzeć w jej duszę. Mężczyzna niecierpliwie stukał ołówkiem w blad biurka. Gdy dziewczyna przeczytała już wszystko, co zostało jej przedstawione, zdecydowała, że sama może przedstawić swoje racje. Naprawdę uważasz, że to wszystko jest potrzebne kobiecie w jej wieku, która przeszła poważną operację? Ołówek, którym wybijał rytm, poleciał gwałtownie na drugi koniec stołu. Spojrzał na Kate unicestwiającym wzrokiem i powiedział: Jej córka tego potrzebuje. Kate i jej nowy szef pojechali spotkać się z Oliwią na lotnisku. Samochód prowadził oczywiście nie Mike, ale jego kierowca. Był to dorosły mężczyzna pokaźnej postury, który zdawał się być przykuty do kierownicy i nie zwracał uwagi na nic poza tym, co działo się na drodze. Matka Majka wracała dziś z kliniki w Niemczech. Przeszła tam o pracie serka i spędziła kilka tygodni na rehabilitacji. Gdy tylko Mike wsiadł do samochodu i zapiął pasy, Natychmiast zajął się swoim laptopem i całkowicie pogruszył się w pracy. Nie interesowało go, jak długa była ich podróż, ani czy zdążą na samolot. Wszystkie najważniejsze rzeczy działy się teraz na jego komputerze. Patrząc na wyraz jego twarzy, Kate doszła do wniosku, że jej szef sprawdzał Morning Post lub rozwiązywał problem o niewiarygodnych proporcjach. Nie wykluczała jednak możliwości, że koresponduje z osobą, która wczoraj rano głośno nazwała go głupcem i idiotą. Mike był tak pochłonięty tym, co działo się po drugiej stronie ekranu, że przez całą podróż ani razu nie oderwał od niego wzroku. Kontynuował pracę, gdy siedzieli w poczekalni na lotnisku. Komputer został wyłączony dopiero, gdy ogłoszono przylot samolotu, którym przyleciała jego matka. Poczekalnia zaczęła zapełniać się oczekującymi i spotykającymi się ludźmi. W końcu mężczyzna wyłączył laptopa i schował go do torby. Jego zimna twarz zadrżała i drgnęła, gdy drzwi się otworzyły i w hali pojawili się pasażerowie przylatującego lotu. Kate nie mogła uwierzyć własnym oczom, czy ten nieprzystępny mężczyzna z kamienia naprawdę mógł się uśmiechnąć? Uważnie podążyła za jego spojrzeniem i zobaczyła, że na horyzoncie pojawiła się dość ruchliwa para, napompowany mężczyzna w obcisłych dżinsach, które zdawały się rozrywać przy najmniejszym ruchu i dziewczyna w koszulce z narysowanym uśmiechniętym kotkiem za nimi pojawił się wózek inwalidzki Nie było wątpliwości kto w nim siedział Czarne oczy błyszczały na pół twarzy takiej samej jak Majka Kate słusznie domyśliła się że to matka jej szefa z córką i jej chłopakiem idącymi przed nią Synu kobieta krzyknęła głośno odnajdując Majka wzrokiem Zdawała się nawet podskakiwać na krześle ze zniecierpliwienia Bardzo kochała swojego syna a on odwzajemniał jej uczucia była między nimi niewidzialna więź, która rzadko utrzymuje się między dziećmi a rodzicami. Kto z nią jest? Zapytała Kate. Chciała wiedzieć, czy jej przeczucie było słuszne, czy też się myliła. To moja młodsza siostra Mary. Jest chłopczycą, zawsze szuka przygód, nie tylko dla siebie, ale i dla innych. To dlatego harmonogram mamy jest tak napięty. Mary jest pewna, że jeśli tylko pozwolisz jej się zrelaksować, jej matka natychmiast oszaleje i zanudzi wszystkich swoim moralizatorstwem i zwykłą nudą. Mike wyczerpująco odpowiedział na pytanie nowej opiekunki. Kate zauważyła, że wyrażenie nudziarz było bardzo przydatne. Jeśli syn Oliwi miał tę cechę, to było jasne, kto mu ją przekazał. W międzyczasie Oliwia powiedziała coś gniewnego do swojego zięcia. Wyraz jej twarzy wyrażał wszystkie emocje, więc łatwo było się domyślić, że jest zła. Ale mężczyzna nie powiedział ani słowa. Nadal pewnie szedł w kierunku brata swojej kochanki. Rozzłoszczona brakiem uwagi, Oliwia wyciągnęła z kieszeni coś, co wyglądało jak pilot zdalnego sterowania. Z łatwością nacisnęła przycisk i uśmiechnęła się. Nie trzeba było długo czekać na reakcję otoczenia. Walizka, którą niósł Alex, chłopak siostry Majka, trzęsła się, wibrowała i trzęsła się, podskakiwała i trzaskała, jakby ktoś lub coś dużego i silnego właśnie w niej ożyło. Ludzie odskoczyli od walizki, rozglądając się zdezorientowani i próbując uciec od podejrzanej walizki i mężczyzny, który ją niósł. Silny, muskularny mężczyzna zmarszczył brwi i spojrzał na teściową z lekkim wyrzutem. Nie bez powodu mówi się, że starzy ludzie są jak dzieci. Alex i Mike spojrzeli na siebie szybko i przytaknęli z zadowoleniem. Wyglądało na to, że Kate jako jedyna nie rozumiała, co się dzieje i gdzie się znalazła. Ktoś z pasażerów i witających krzyknął głośno terroryści. Przez salę przetoczyła się panika. Niektórzy wzywali policję, inni chwytali dzieci w ramiona i pędzili do wyjścia. Dwóch policjantów na służbie rzuciło się na spotkanie z Aleksem. Kończyli śniadanie i chwytali za kaburę wiszącą z boku budynku. Uspokój się. Aleks powiedział donośnym głosem. Szczerze mówiąc, jego głos, gruby bas którego pozazdrościłby najsłynniejszy śpiewak operowy, najwyraźniej nie miał na celu wzbudzania spokoju i pewności siebie u innych. Zgodnie z oczekiwaniami, panika tylko wzrosła. Wokół mężczyzny z walizką nagle utworzyła się pusta przestrzeń. W hali, do której właśnie weszli ludzie z samolotu, trudno było sobie coś takiego wyobrazić. Ludzie starali się uciec jak najdalej, a ci, którzy jeszcze nie zdążyli opuścić samolotu, tłoczyli się przy drzwiach i tworzyli prawdziwy korek. Ci, którzy już weszli do poczekalni, z przerażeniem szli do tyłu, a ci z tyłu, nie rozumiejąc, co się dzieje i dlaczego nie zostali wpuszczeni do hali, wręcz przeciwnie, dążyli do przodu. Wydawało się, że minęła zaledwie sekunda, ale Oliwii nie było obok Aleksa. Mogła być w niebezpieczeństwie, ponieważ kobieta była na wózku inwalidzkim i nie mogła sama wstać. Mike był jednak zaskakująco spokojny. Wszystko wydawało się iść zgodnie z jego planem, a nawet cieszył się z tego, co się działo. Męczki zna starał się zachować obojętny wyraz twarzy, ale konciki jego ustuniosły się ku gorsy. To wystarczyło, by zdać sobie sprawę, że to, co działo się w sali, sprawiało mu niesamowitą przyjemność. Dziegu oczy przepełniała duma. Tak, to była duma. Kate potrząsnęła ze strachem głową, próbując odepchnąć od siebie myśl, że jej nowy szef jest nie tylko nudziarzem i tyranem, ale także szaleńcem. Gdzie jest twoja matka, Mike? Kate starała się krzyczeć ponad tłumem w poczekalni i zwrócić na siebie uwagę. Ale jej szef nawet nie odwrócił głowy. Oczywiście kamienna ściana nie zwróciłaby uwagi na zwykłą opiekunkę. Tymczasem sytuacja z walizką, wewnątrz której zdawało się żyć coś dużego silnego i warczącego. Rozwijała się dość szybko. Zdając sobie sprawę, że aby uspokoić tłum, wystarczy otworzyć walizkę i pokazać jej zawartość ludziom wokół. Alex właśnie to zrobił. Zupełnie nie przeszkadzało mu, że jego zaufana teściowa gdzieś zniknęła. Opuścił torbę na podłogę i dotknął zamka dopiero wtedy, gdy wszyscy usłyszeli histeryczny krzyk. Mężczyzna nie zwracał uwagi na otaczających go ludzi. Po prostu pociągnął za zamek, i w tym momencie położona na podłodze walizka naprawdę eksplodowała. Wyleciały z niej różnokolorowe sukienki i swetry, szale i etole. Drogie ubrania kupione przez Oliwie podczas całego pobytu w Niemczech. Należy zauważyć, że przed planowaną operacją miała okazję nie tylko odwiedzać drogie markowe sklepy, ale także kupować rzeczy z najnowszych kolekcji znanych projektantów. Jej syn nigdy nie szczędził pieniędzy dla matki i zawsze spełniał jej zachcianki. Turkusowa Panama, kupiona w jednym z butików, wylądowała zgrabnie na głowie Aleksa. Była zgrabnie ułożona na jego kwadratowej łysinie, przez co Aleks od razu sprawiał wrażenie człowieka o małym rozumku i nieco chorowitej twarzy. Mężczyzna wpatrywał się w przybyłych policjantów. Jeden próbował ściągnąć z ramienia koronkową bluzkę, drugi miał na sobie pampony. I obaj stróże prawa z napięciem wpatrywali się w tego, kto był sprawcą ich śmiesznego wyglądu. Na dnie walizki na podłodze leżała zabawkowa koparka. Urządzenie nie tylko imitowało dźwięki prawdziwego sprzętu budowlanego, ale także rytmicznie opuszczało i podnosiło łyżkę. Wydawało się, że taki żart jest godny pięcioletniego dziecka. Ale nie, zorganizowała go dorosła kobieta, której zaledwie kilka tygodni temu udało się uniknąć zawału serca. W tym momencie nieznany głos zabrzmiał bardzo blisko, ale Kate natychmiast zorientowała się, do kogo należał. Olivia dość energicznie podciągnęła się na krześle. Witaj, synu. Mike pochylił się, by uściskać i ucałować matkę. Ta owinęła swoje piękne, wypielęgnowane ramiona wokół jego szyi. Gdyby Kate nie widziała twarzy kobiety, z łatwością stwierdziłaby, że dłonie należą do zadbanej młodej dziewczyny. Na palcu serdecznym jej prawej dłoni znajdował się cienki złoty pierścionek. Najprawdopodobniej była to obrączka ślubna. Na lewej ręce kobieta miała schludną bransoletkę z białego złota, a na jej palcu Kate zauważyła pierścionek z brylantem. Mężczyzna był tak szczęśliwy widząc swoją matkę, że był gotów wziąć ją w ramiona i przytulić do siebie. Ale wózek inwalidzki mu to uniemożliwiał. Olivia wtuliła się w szyję syna i powiedziała: tak bardzo za tobą tęskniłam, Mike. Kate w głębi duszy zazdrościła zarówno Mike'owi, jak i jego matce. Nigdy nie otrzymała żadnych uczuć ani miłości. Nie pamiętała swojej matki, a wychowawcy w sierocińcu nie mieli wystarczająco dużo czasu ani zasobów umysłowych. Mike mruknął cicho, że też tęsknił za mamą, a jego nowa pracownica stała obok i nie mogła uwierzyć, że jej szef jest zdolny do uczuć i czułości. Okazuje się, że nie zawsze jest to kamienna ściana. Tak właśnie Kate zaczęła nazywać swojego nowego szefa. Mogła mówić tylko zimnym głosem pełnym lodu i zgrzytającego metalu. Niesamowite było usłyszeć miękkość i ciepło płynące z ust Majka. Był zupełnie inny od mężczyzny, który wczoraj rano wyniośle przemawiał do Kate w swoim biurze, strofując ją za to, że pozwoliła sobie przerwać wywiad bez jego zgody. Maska arogancji szybko opadła. Pojawienie się matki uderzyło opiekunkę jako buchem poddech. Mike uśmiechał się szczerze do Oliwi, przez co wyglądał na kilka lat młodszego. Kate domyśliła się, że prawdopodobnie miał nawet mniej niż 30 lat. Wcześniej, gdy jego wyraz twarzy pozostawał zimny i wyniosły, a oczy były niezwykle pewne siebie, Mike wyglądał na znacznie starszego. Dodawało mu to wielkiego znaczenia. Teraz, gdy nie było nikogo innego, kto mógłby się tym pochwalić, Okazało się, że ten mężczyzna był nie tylko atrakcyjny, ale i cholernie przystojny. Opiekunka dosłownie nie mogła oderwać od niego wzroku. Podobało jej się wszystko w jego ciemnych kościach policzkowych, dołeczkowatym podbródku, potężnej szyi, która wydawała się być wciśnięta w kołnierzyk koszuli. Dziewczyna miała ochotę rozpiąć kilka guzików i pogłaskać ślad pozostawiony na jego skórze przez sztywny materiał. A potem podniosłaby się na palcach i delikatnie dotknęła wargami jego ust. Tak pełnych i jędrnych. Nieśmiało podniosła wzrok i napotkała jego duże, mokre czarne oczy, budzące strach. Kate czuła się jakby została oblana lodowatą wodą. Nie mogła uwierzyć, że te wszystkie myśli, które kłębiły się w jej głowie, były jej własnymi. Sytuacja z walizką odebrała jej zdrowy rozsądek. Wyobraziła sobie, co będzie musiała znosić podczas pracy z Oliwią i czy będzie miała czelność wystawiać przedstawienie dla dzieci w poczekalni międzynarodowego lotniska tylko po to, by wywołać uśmiech na twarzy własnego syna. Kate odwróciła się gwałtownie, w głębi duszy besztając samą siebie za to, że pozwoliła własnemu mózgowi się wyłączyć. Jest tylko nianią, opiekunką jego starszej matki. On jest kamienną ścianą, bogatym mężczyzną gotowym zapłacić za jej pracę. To wszystko. Będzie miał mnóstwo opiekunek takich jak ona, które będą zaglądać w usta jego przystojnego szefa, a na miłość i wszystko inne ma bizneswoman w surowym garniturze. Dziewczyna spisała swój stan na lekki stres i krótkotrwały szał. Jak się czujesz, moja słodka mamusiu? Mike zapytał łagodnym głosem. Myślę, że Twój żart jest bezpośrednim potwierdzeniem Twojego pełnego wyzdrowienia. A może nie wiedziałeś, jak się zaprezentować w zakupionych strojach? Mężczyzna zaśmiał się głośno, a jego matka odwzajemniła śmiech. Przez chwilę, gdy byli sobą pochłonięci, Kate pozwoliła sobie uspokoić się i ochłonąć, a dopiero potem pozwoliła sobie odwrócić wzrok. Matka i syn wpatrywali się w siebie identycznymi czarnymi oczami. Wydawało się, że cały świat przestał dla nich istnieć. I tylko nowa opiekunka miała okazję przyglądać się tej wzruszającej scenie tak długo, jak tylko chciała. Były do siebie podobne. I nie chodziło tylko o oczy. Mike miał wysokie czoło, płaski nos i uparty podbródek. Wszystko to odziedziczył po własnej matce. Nawet ktoś, kto nie był szczególnie kompetentny, nie miałby problemu z ustaleniem, że nikt w zasięgu wzroku tej pary nie mógł liczyć na ułaskawienie. To właśnie wtedy Kate zdała sobie sprawę, że pensja, którą ustalił Mike, wcale nie była taka duża. Podczas gdy Mike i jego matka cieszyli się swoim towarzystwem, Mary i Alex byli zajęci zbieraniem rzeczy, które rozsypały się po całym pokoju. Gdy tylko walizka została zamknięta, Alex został zabrany na przesłuchanie. Ludzie, którzy jeszcze kilka minut temu biegali po korytarzu w poszukiwaniu schronienia, zaczęli ponownie miarowo i spokojnie chodzić od rogu do rogu. Niektórzy czekali na następny lot, inni wręcz przeciwnie, czekali na odlot własnego samolotu. Jedynym przypomnieniem, że ostatnio w Hali panowała panika i chaos, była Panama, którą Alex założył na głowę Mary, zamiast włożyć ją do walizki. W końcu Mike oderwał wzrok od własnej matki i zwrócił uwagę na Kate. Wskazał na nią palcem i powiedział Poznaj Kate, twoją opiekunkę. Dopóki będziesz mieszkać w moim domu, ta dziewczyna będzie ci wszędzie towarzyszyć i pomagać we wszystkim, czego będziesz potrzebować. Olivia nie spiesząc się, odwróciła starannie uczesaną głowę w kierunku Kate. Uśmiechnęła się słodko i powoli wyciągnęła. Cóż, witaj, Kate. Ton, sposób mówienia, głos. To było niesamowicie znajome dla dziewczyny, a także spojrzenie tych wielkich, czarnych oczu. Teraz było ich dwoje, młoda i stara. I w jakiś sposób wydawało się, że starsza kobieta sprawi o wiele więcej kłopotów niż jej syn. Gdyby Kate nie zobaczyła na własne oczy, obrazu Oliwii byłaby pewna, że ma niesamowite szczęście, że dostała pracę. Z zewnątrz jej podopieczna wydawała się uosobieniem wdzięku, elegancji i gracji. Jednak pod wyglądem podstarzałego anioła czaiła się natura prawdziwego diabła. Nie należy zapominać, że jej syn pozwalał sobie na każdą zachciankę a na każdy psykus matki nie reagował niczym innym, jak tylko własnym uśmiechem i głosnym śmisiem. Można było wywnioskować, że wybryki, które sparaliżowały dziś lotnisko, były na porządku dziennym dla tej pary wspólników. Nie minęła sekunda, gdy te myśli przemknęły przez umysł Kate. Miała czas, by pomyśleć o wszystkim na świecie. Olivia odwróciła twarz od opiekunki do syna. Kochanie, powiedziałaś, że wyglądam zdrowo, prawda? W odpowiedzi na pytanie matki... Mike skinął twierdząco głową. Wyjaśnij mi więc, zdrowa kobieto, pełna wigoru, po co zatrudniłaś tę piękną dziewczynę? Jej ton nie był narzekający. Zdawała się żądać natychmiastowej odpowiedzi na swoje pytanie. Czy ty naprawdę masz pielęgniarkę? Jesteś krzepkim, zdrowym mężczyzną, masz nianie, która chodzi za tobą i podaje ci łyżkę albo kawałek papieru toaletowego. W tym momencie Mike artystycznie zakaszlał, próbując stłumić kolejny napad śmiechu. Będę z tobą szczery, słodka mamo. Nie mam opiekunki. Trudno było powiedzieć, że syn był szczery z własną matką. Z pewnością nie wiedziała nic o bizneswoman, która jeszcze wczoraj rano głośno decydowała o sprawach służbowych w biurze Majka. W takim razie zadam ci jeszcze jedno pytanie, które jest dla mnie szczególnie ważne. Po co mi opiekun, skoro jestem silna i krzepka, a co najważniejsze zdrowa? Zdanie padło triumfalnym głosem, a Oliwia obrzuciła Katie y spojrzeniem. Ta kobieta miała żelazną logikę. Czasami przypominała Kate pięciolatkę. Perspektywa pracy dla tej rodziny z minuty na minutę wydawała się coraz mniej jasna. Nie zjemy dziś razem śniadania, kochanie? Oliwia usiadła na krześle i szarpnęła nogawkę spodni syna, próbując zwrócić na siebie jego uwagę. Tak, mamusiu oczywiście, na pewno spędzimy razem czas, ale dopiero jak wrócę z pracy. Przykro mi. Ale mam wiele innych rzeczy do zrobienia, spotkania i negocjacje zaplanowane na dziś. Więc zjesz śniadanie z Mary i Kate. I może Aleksem, jeśli jego domowi egzekutorzy pozwolą mu odejść po twoich wybrykach. Mike znów się roześmiał, ale szybko się pozbierał. Praca? Olivia powiedziała rozczarowanym głosem i westchnęła ciężko. Jej oczy wypełniły się dziecinnymi łzami, a dolna warga mimowolnie wysunęła się do przodu. Kate śmiała się przez chwilę, ale powstrzymała się. Olivia też się powstrzymała. Potrząsnęła tylko gniewnie głową. Mamo, wiesz, że nie mogę tak po prostu zrezygnować z tego co robię i zostać z tobą w domu. Wtedy nie mielibyśmy co jeść i musielibyśmy sprzedać ten uroczy kapelusz. Uśmiechnął się lekko i wskazał na kapelusz, w którym wciąż stała Mary. Dziewczynka była zagubiona. Bardzo chciała poznać nową opiekunkę swojej matki. Ale bardziej martwiła się o młodego mężczyznę, który wczoraj obiecał się z nią ożenić, a dziś policja zabrała go, by zeznawał. Daj mi słowo honoru, że spędzisz kolację z rodziną. Kobieta powiedziała bez ogródek. Obiecuję, że będę w domu na kolacji i nie powiem ani słowa o pracy. Dziś wieczorem i do jutra rana jestem do Twojej dyspozycji. Moja droga mamo. Mike teatralnie ukłonił się matce. No, no. Czyli będziemy musiały bawić się skate bez Ciebie. Rzuciła pielęgniarce zamyślone spojrzenie. To nie brzmiało dobrze. Coś mówiło Kate, że tylko jedna z nich będzie się dobrze bawić. Mimo to dziewczyna pochyliła się nad swoją podopieczną i, starając się wyglądać tak atrakcyjnie i przyjaźnie, jak to tylko możliwe, powiedziała: Witaj, Oliwio. Bardzo się cieszę, że cię poznałam. Myślę, że nie będziemy się nudzić. Nie będę się nudzić, kochanie. Powiedziała i uśmiechnęła się tym dziwnym uśmiechem, który sprawiał, że ludzie wokół niej wzdrygali się. Kate poczuła dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Jeśli wcześniej myślała, że starsze kobiety spędzają wolny czas w instytucjach kulturalnych lub w domu, dziś zdała sobie sprawę, że była w głębokim błędzie pożarcie swojej podopiecznej. Możliwe było, że wymyśli coś nowego i równie zabawnego. I najprawdopodobniej to zajęcie nie znalazłoby się na liście, którą dał jej Mike. Gdy Kate, Olivia i Mike podeszli do samochodu, Wszyscy nagle przypomnieli sobie o Mary i jej kosianku. Matka szefa siedziała już w samociodzie, a kierowka siołał fotel do bagażnika. Kiedy kobieta zapytała zupełnie niwinnym głosem, kosie stało z Aleksem i cibedzie z nimi podróżował. Na tyle cicho, by jej siostra nie usłyszała. Ale Mike wyraźnie poinformował ją, że jest dorosłym mężczyzną i sam rozwiąże swoje problemy. On, to znaczy Mike, nie będzie miał w tym żadnego udziału. Mężczyźni zawsze się nie lubili i traktowali się nawzajem z pewnego rodzaju zazdrością. Mike nie był zadowolony z faktu, że jego siostra faworyzowała tego karłowatego osiłka w obcisłych dżinsach. Poza tym Alex zawsze szukał siebie, a jego siostra regularnie pożyczała od niego pieniądze. Matka Mary również nie przepadała za Alexem. Wolała widzieć obok córki kogoś takiego jak jej własny syn, męskiego i przystojnego. Ze smykałką do interesów i polotem. A nie cyrkowca, który został wyrzucony z areny. To dlatego, Alex był obiektem żartów i kpin Oliwii, a nie ktokolwiek inny. Dlaczego to robisz, Mike? Kate była trochę zaniepokojona. Nie znała wszystkich zawiłości relacji w rodzinie, dlatego poczuła się oburzona. Szef tylko spojrzał na Kate zimnym wzrokiem, a dziewczyna zdała sobie sprawę, że znów stoi przed kamiennym murem. Efekt żartu mamy minął. Niewiarygodne. Jego matka urządza cyrk na terenie międzynarodowego lotniska. Ale on tylko się śmieje. I ani słowa wyrzutu w jej kierunku. A Alex poszkodowany będzie musiał poradzić sobie z tym, co się stało. Miał po prostu pecha, że niósł tę cholerną walizkę. Kate zdała sobie sprawę, że nie zostanie w tym miejscu długo. Gdy tylko Mike uznał, że jest nieprofesjonalna. A miał jakieś kryteria oceny, jej szef wyrzuciłby ją na bruk bez odprawy. Cała trójka wróciła do domu. Olivia, Mike i Kate. Mary została na lotnisku, aby uratować Alexa, który wydawał się być torturowany na posterunku policji. Mike sam prowadził samochód. Gdzie pojechał kierowca? Nie wiedział nikt poza szefem. Kate nie zadała sobie trudu, by o to zapytać. Zdawała sobie sprawę, że w tej rodzinie zadawanie zbędnych pytań jest surowo zabronione. Olivia zdawała się znów zamieniać w dziecko. Nagle roześmiała się i zaczęła opowiadać o tym, jak walizka w rękach Alexa pękła. Nie, słyszałaś to? Wszystko naraz. Gdzie iść, co robić? Powiem Alice wieczorem. Będzie się śmiała. Alice, pokojówka w domu Majka, która pracowała dla niego od ponad dekady. Była dorosłą kobietą, która stała się częścią rodziny, jej szef bardzo ją lubił. Kierownicza, odpowiedzialna, nigdy nie zadała zbyt wielu pytań i szybko załatwiała sprawy i zaprzyjaznił się z jego matką. Olivia wydawała się teraz szczególnie zadowolona z siebie, a szef Kate to lubił. Był jednym z tych dzieciaków, które robią wszystko co możliwe i niemożliwe, aby zadowolić swoich starszych rodziców. Zwykle czują, że każda sekunda życia może być ich ostatnią. Niech więc będzie wypełniona radością i zabawą. Mamo, po co to robisz? Okazało się, że Mike nie był tak beznadziejny, jak wydawało się na pierwszy rzut oka. Zadawał pytania, nie odrywając wzroku od drogi. Mike, co ja zrobiłem? Przecież koparka nie wybuchła. Mary musiała włożyć zabawkę do mojej walizki przez przypadek. A pilota znalazłem w kieszeni kurtki. Szczerze mówiąc, pomyliłem go z tym, który był w zestawie z moim fotelem. Wiesz, lekarz powiedział, że jeśli się zmęczę, mogę zmienić pozycję podłokietników lub poduszki w okolicy szyi. Oliwia szybko przeniosła rozmowę na inny temat. Mając nadzieję, że jej syn również szybko się rozproszy, zaniepokojony komfortem i wygodą własnej matki. Mike był jednak nieugięty. Wciąż zadawał matce podchwytliwe pytania i czerpał przyjemność z obserwowania, jak stara się wybrnąć z sytuacji. Oliwia wierciła się niespokojnie na krześle. Po raz kolejny przypominała Kate dziecko, które zrobiło coś złego i teraz próbuje się z tego wywinąć. Dobrze, synu, przepraszam, tak bardzo za tobą tęskniłam. W porządku. Przeproszę też Aleksa. Jego matka zdała sobie sprawę, że nie ma sensu próbować się z tego wywinąć, więc przyznała się do winy. Ale nie zmartwiło jej to w najmniejszym stopniu. Powiedz mi, proszę, czy byłeś karmiony w samolocie? Lekarz powiedział mi, że musisz jeść co godzinę i zażywać przepisane leki. Mike zdał sobie sprawę, że czas zakończyć rozmowę o występie cyrkowym, więc przeszedł do pytań, które naprawdę go nurtowały. Tak synu podawali ryby, których, jak wiesz, nie znoszę. Pomocna stewardessa starała się jak mogła by mnie nakarmić, ale gdy zorientowała się, że to na nic, włożyła moją porcję do pudełka i dopilnowała, bym odebrał ją przy wyjściu z samolotu. Olivia powiedziała mi to z pasją. Wydawała się cieszyć uwagą i robiła wszystko co w jej mocy, by utrzymać ją jak najdłużej. Kiedy dotrzemy na miejsce, nakarmię Zeusa. Matka szefa zakończyła swój monolog. Kate nie poznała jeszcze Zeusa. Duży owczarek kaukaski mieszkał na podwórku w Zagrodzie, a w nocy biegał po całej rezydencji, alarmując swojego pana w razie niebezpieczeństwa. Pies mieszkał z właścicielem od momentu wybudowania domu i stał się członkiem rodziny. Gdyby coś stało się Zewosowi, Mike by tego nie przeżył. Towarzystwo składające się z syna matki i jej nowo poznanego opiekuna dotarło do domu dość szybko i bez żadnych przygód. Ucieszyło to Kate. Która nie zdążyła jeszcze dojść do siebie po tym, co zobaczyła na lotnisku. Oliwia, zmęczona długim lotem i emocjami, zasnęła w samochodzie. Jesteśmy w domu, mamo. Majko znajmił uroczyście, zatrzymując samochód przed bramą. Naprawdę? Powiedziała Oliwia, budząc się. Nie minęło nawet sześć miesięcy. Natychmiast zażądała, by zabrać ją z samochodu i powiedziała, że pójdzie do domu na piechotę. Jest pełna energii i całkowicie zdrowa. A to krzesło wymyślili lekarze, by wmówić jej Olivii, że wiek to wyrok, a operacja, którą przeszła, zabrania jej cieszyć się życiem i robić to, na co ma ochotę. W drodze do domu matka szła z synem opartym o nią. Oliwia wyglądała jak najlepsza konspiratorka i powiedziała, że pokaże mu swój największy skarb. Mamo, może podzielisz się swoimi odkryciami Skate? Nie mam wątpliwości, że kolejny diamentowy naszyjnik ze szmaragdami będzie świetnie wyglądał z sukienką którą pokazałaś dziś rano połowie poczekalni. Naprawdę się teraz spieszę. Mike starał się zwrócić uwagę matki na Kate. Olivia nawet nie odwróciła głowy w kierunku pielęgniarki. To był sekret, który dotyczył tylko jej i jej syna. Na pewno docenię twoje znalezisko dziś wieczorem. Uroczyście ci to przysięgam, obiecał Mike. Olivia skinęła głową zadowolona i weszła do domu, puszczając rękę syna. Trzymała torebkę mocno w dłoniach. Kobieta miała w niej coś szczególnie cennego. Kate poczuła lekką zazdrość. Zawsze chciała mieć piękne życie. Ale maksymalnym luksusem dla dziewczyny było podróżowanie taksówką zamiast tramwajem lub autobusem. Miała jednak jedną rzecz. Ten klejnot nie miał ceny. Kolczyk jej matki, który znaleziono niedaleko miejsca katastrofy, drugiego nie udało się odnaleźć. Najprawdopodobniej spłonął wraz z ciałem. Kate otrzymała skarb w dniu uzyskania pełnoletności. Kolczyk był przechowywany w sejfie dyrektora sierocińca, a dziewczyna nawet nie podejrzewała, jaki prezent przygotowali dla niej wychowawcy. Dziewczynka zawsze cieszyła się dobrą opinią, nie wchodziła w konflikty i zawsze wychodziła naprzeciw swoim potrzebom, niosąc pomoc każdemu, kto jej potrzebował. Mam nadzieję, że znajdziecie wspólny język, mruknął Mike i wrócił do samochodu. Kate próbowała go zapewnić, że na pewno znajdzie wspólny język z matką, ale zdawała sobie sprawę, że będzie to trudne i zajmie dużo czasu. Gdyby ktoś poprosił dziewczynę o sporządzenie rankingu najbardziej niebezpiecznych zawodów, na pierwszym miejscu znalazłaby się opiekunka. Przed spotkaniem z Oliwią Kate była przekonana, że idealna opiekunka dla starszej kobiety musi znać wszystkie historie z ulicy Złamanych Świateł, okresowo czytać detektywów Darii Donkowej. I umieć rozwiązywać mikstury. Jednak lady Perfect zawiodła. Zadowolenie nowej podopiecznej okazało się dość trudne. Jeśli na lotnisku i w samochodzie kobieta była wesoła i aktywnie uczestniczyła w rozmowach, to warto było przekroczyć próg domu, ponieważ stała się dokładną kopią swojego syna na obraz kamiennej ściany. Kobieta w milczeniu wypiła szklankę wody, popijając przepisane leki. Zażądała pomocy przy demontażu walizek i stwierdziła, że chce zostać sama. Jednak gdy tylko Kate opuściła pokój podopiecznej, drzwi otworzyły się i w progu pojawiła się Alice. Gosposia Majka. Kate wydawała się surowa i mało komunikatywna. Ale nie w towarzystwie Oliwii. Kobiety jak dwie stare, dobre przyjaciółki długo się przytulały, a nawet płakały. Po uścisku Alice oznajmiła, że przygotowuje uroczystą kolację i chętnie zobaczy Oliwię na honorowym miejscu. Kate zaproponowała, by jej podopieczna zeszła na dół coś zjeść. Przypomniała sobie poranną rozmowę i zdała sobie sprawę, że kobieta wciąż nie jadła. Oliwia jednak pokręciła przecząco głową i usadowiła się na łóżku. Wyzywająco odwróciła się od Kate. A dziewczyna, która miała doświadczenie z takimi osobnikami, Zajęła miejsce w rogu na fotelu i otworzyła książkę leżącą na stoliku. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to nie tytuł napisany po chińsku, ale zakładka. Służyła do tego stara fotografia. Kate domyśliła się, że jest na nim Oliwia, a obok niej stoją Mike i Mary. Więc w tej rodzinie musiało być jeszcze jedno dziecko. Dziwne, dlaczego nie przyjechało na lotnisko, by spotkać się z mamą. Kate oddałaby wszystko co posiadała na tym świecie, żeby tylko zobaczyć swoich rodziców. Była tak pochłonięta fotografią, że zaczęła zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Nawet wtedy Olivia była pięknie ubrana i dbała o to, by dzieci były zadbane. Młoda i atrakcyjna kobieta miała na sobie lekką sukienkę z lejącego materiału, pięknie podkreślała jej brzuch. Mary miała na sobie sukienkę i dwa długie warkocze z białymi kokardami zwisającymi po bokach. Mike, ubrany w szorty i koszulkę, wyglądał już jak prawdziwy mężczyzna, któremu można powierzyć cały świat. Dziewczyna nie zauważyła, jak czas leciał. Była pogrążona we własnych wspomnieniach, a do oczu napłynęły jej łzy. Kate nie zauważyła, jak głośnym szlochaniem obudziła Oliwie. Spojrzała na dziewczynę z zaciekawieniem i nie rozumiała, dlaczego nowa opiekunka wydaje jej się taka znajoma. Kate jednak, przyglądając się szczegółom, rozpoznała kolczyki, podobne trzymała w kieszeni torebki i nosiła je sama w dniu swoich urodzin. Kate nie lubiła hałaśliwego towarzystwa, dlatego co roku kupowała butelkę szampana i tort, i obchodziła święto samotnie. Wyciągała swoją najlepszą sukienkę, układała włosy i zakładała kolczyk mamy. Pomimo faktu, że nigdy nie udało jej się poznać własnych rodziców, dziewczyna nigdy nie miała dość dziękowania im za dar życia i dzielenia się nowościami i osiągnięciami, dziewczyna rozumiała, że w tamtych czasach bardzo trudno było zdobyć piękną biżuterię, nie mogła jednak nazwać tej sytuacji inaczej niż z biegiem okoliczności. Chciała zapytać Oliwie, skąd pochodzą kolczyki i czy nadal je ma. Przypomniała sobie jednak, że nikt w tej rodzinie nie lubił pytań. Kate zadrżała na dotyk, który przywrócił ją do rzeczywistości. Olivia się obudziła. Powoli wstała z łóżka i podeszła do Kate. Kobieta nie rozumiała, dlaczego dziewczyna była tak zainteresowana starą fotografią. Tak, były czasy, kiedy byli szczęśliwi jako rodzina. Wtedy Olivia, młoda i piękna matka dwójki dzieci, czekała na narodziny najmłodszej córki. Ona i Harry, ojciec Majka, byli szczęśliwi. Lekarze powiedzieli, że po urodzeniu Mary Olivia raczej nie będzie w stanie ponownie urodzić dziecka. Ale mylili się. Po powrocie z wakacji Olivia coraz częściej skarżyła się na złe samopoczucie, mdłości i zawroty głowy. Jednak po wizycie u ginekologa wszystko zaczęło się układać. Otrzymała jedną z najbardziej satysfakcjonujących diagnoz w historii. Wkrótce znów będzie mamą. W podziękowaniu za tę radosną nowinę, Harry podarował swojej małżonce parę ekskluzywnych kolczyków. Analogi takiego produktu po prostu nie istniały. Osobiście narysował szkic i przekazał go znajomemu jubilerowi. Nie każdy mógł sobie pozwolić na taki luksus. Tego wieczoru para zostawiła dzieci z nianią. Czasem zapraszali sąsiadkę, by zaopiekowała się Majkiem i Mary i szli do kina. Olivia i Harry cieszyli się, że wkrótce znów będą młodymi rodzicami. Ich sytuacja finansowa i status społeczny pozwalały im na wychowanie kolejnego dziecka. Dziewięć miesięcy minęło jak mgnienie oka. Oliwia urodziła zdrową, silną dziewczynkę, która wyglądała jak jej ojciec. Postanowiono nie zabierać starszych dzieci na wypis ze szpitala położniczego. Harry osobiście usiadł za kierownicą samochodu, a Oliwia trzymała dziewczynkę w ramionach. Nie zapięła pasów, było jej niewygodnie i gorąco. A jej mąż zawsze prowadził pojazd ostrożnie, ale nie tego dnia. Samochód wpadł w poślizg na zakręcie, przewrócił się kilka razy i zapalił. Personel karetki pogotowia, który przybył na miejsce zdarzenia, znalazł małą dziewczynkę, która wymagała długotrwałego leczenia, a Emercom próbował wyciągnąć jej rodziców z płonącego samochodu. Olivia i Harry spędzili długi czas na intensywnej terapii, i praktycznie nie było szans na ich uratowanie. Lekarze postawili rozczarowującą diagnozę i dlatego dziewczynkę, której cudem udało się przeżyć, postanowiono przenieść do sierocińca. Starsze dzieci cały ten czas spędziły u krewnych. A kiedy Olivia i Harry przyszli do siebie, zostali poinformowani, że dziewczynka zmarła. Personel szpitala zdecydował, że młoda para będzie musiała wydać zbyt dużo pieniędzy na własny powrót do zdrowia, a mieli na karku jeszcze dwójkę innych dzieci. Jedna z pielęgniarek, która tego dnia miała dyżur, Znalazła przy spalonym samochodzie kolczyk, rzadką biżuterię z białego złota. Uczciwa dziewczyna przekazała skarb pracownikom Baby Home, do którego trafiła dziewczynka, i poprosiła, by na pewno oddali biżuterię właścicielce, gdy dziecko dorośnie. Na szczęście dla dziewczynki, w sierocińcu pracowali Boży Nauczyciele. Gdy dziewczynka osiągnęła pełnoletność, otrzymała niesamowity prezent w postaci pozdrowień od mamy i taty z drugiego końca świata. Oliwia i Harry przez długi czas doświadczali goryczy straty. Nie dość, że spędzili ponad rok w szpitalach i klinikach, to jeszcze więcej czasu zajęły im wizyty u psychologów. Mąż Oliwii obwiniał się za wypadek, w którym zginęła ich nowonarodzona córka. Oliwia starała się przekonać męża, że się mylił. Po pięciu latach cierpienia Harry zmarł. Jego serce nie mogło znieść ciągłych wyrzutów sumienia. Umierając ojciec, który stracił córkę, powiedział, że idzie do niej. A starsze dzieci zostały pod opieką matki. Pomimo tego, że od tego strasznego wypadku minęło ponad 20 lat, Oliwia pamiętała wszystko, co im się przydarzyło. Regularnie chodziła na cmentarz, gdzie pochowano jej córkę i męża, przynosząc kwiaty i zabawki. Kiedy jej syn ogłosił, że Oliwia jedzie do Niemiec na operację, kobieta była oburzona. Nie mogła teraz wyjechać, ponieważ zbliżały się urodziny jej zmarłej córki, a ona, Oliwia, koniecznie musiała odwiedzić jej grup i porozmawiać z małą dziewczynką. Mike zapewnił matkę, że sam pojedzie na cmentarz i zrobi wszystko, co powie matka. Szczerze mówiąc, uważał, że nadszedł czas, aby przestać traktować tak poważnie to, co wydarzyło się 20 lat temu. Olivia przyjechała do Niemiec kilka dni wcześniej. Wyraziła chęć zrobienia zakupów w centrach handlowych i sklepach meblowych. Sytuacja finansowa jej syna pozwalała jej kupować wszystko, co tylko chciała. Podczas jednej z wycieczek na zakupy Oliwia całkiem przypadkowo natknęła się na sklep z antykami. Jej syn uwielbiał antyki, a kobieta wiedziała, jak sprawić, by poczuł się dobrze. Przejrzała gabloty i regały. Kiedy na jednej z półek zobaczyła kolczyki, kobieta natychmiast zapomniała o prezentach dla syna i zaczęła zastanawiać się, do jakiej sukienki mogłaby założyć ten lub inny komplet. Jej uwagę przykuł pojedynczy element biżuterii. Kiedy Oliwia przyjrzała się bliżej, całe jej życie zdawało się migać jej przed oczami. Przypomniała sobie dzień, w którym Harry, jej zmarły mąż, podarował jej kolczyki swojego unikalnego projektu. Przypomniała sobie wypadek i agonię męża. Oczy kobiety wypełniły się łzami. Proszę powiedz mi, gdzie jest drugi kolczyk? Chciałabym kupić ten komplet, zwróciła się do sprzedawcy antykwariatu. Ten kolczyk jest sprzedawany samotnie od ponad 10 lat, leży na ladzie i nie wzbudza niczyjego zainteresowania. Wyobrażasz sobie, każdy chce mieć taki zestaw. To zrozumiałe. Sprzedawca był szczerze zaskoczony, że ktoś zainteresował się tym przedmiotem. Kolczyk został przyniesiony do sklepu wiele lat temu przez kobietę. Nie znała historii tego produktu. Powiedziała tylko, że znalazła go na ulicy i chciała dostać trochę pieniędzy. Od tamtej pory kolczyk z białego złota z niewielką ilością diamentów leżał na ladzie i nie wzbudzał zainteresowania klientów, dopóki Oliwia nie przekroczyła progu. W tym momencie była gotowa dać każde pieniądze, aby kupić coś, co kiedyś należało do niej. Wydawało się, że ten zakup przywróci kawałek przeszłości, przywoła wspomnienia tamtych dni, kiedy wszyscy byli szczęśliwi. Kiedy kołysała w ramionach swoją córeczkę, i wiedziała, że w domu czeka na nich ojciec, starszy brat, i siostra. To właśnie o tym odkryciu Oliwia tak chętnie opowiedziała swojemu synowi, zapracowanemu i zapatrzonemu w biznes mężczyźnie. A teraz, gdy obudziła się i zastała swoją nową opiekunkę, Kate oglądającą zdjęcie rodziny i gorzko płaczącą, Co się stało, kochanie? Tak bardzo denerwuje cię zdjęcie, na którym kała moja rodzyna jest szczękliwa. Olivia zapytała grecznie przytulając dziewczynę. Katy nie tylko nie spodziewała się, że jej podopieczna tak nagle się obudzi, ale też nie sądziła, że kobietę zainteresuje, co było przyczyną jej nagłych łez. Nikt nigdy nie był tak uprzejmy dla dziewczyny. Nie mogła dłużej powstrzymywać swoich emocji. Dziewczyna rozpłakała się i opowiedziała wszystko, co przydarzyło jej się w jej krótkim, ale jakże gorzkim życiu. Dziewczyna wiedziała, że najprawdopodobniej po takim czynie właściciel poprosi ją o opuszczenie stanowiska opiekunki, ale nie mogła się powstrzymać. Łzy płynęły jej z oczu bez przerwy. Powiedziała Oliwi, że dorastała w sierocińcu bez rodzicielskiej miłości i uczucia. Od najmłodszych lat musiała pracować, by związać koniec z końcem, a teraz musiała opiekować się rodzicami innych ludzi, aby zarobić na chleb. Naprawdę żałowała, że nigdy nie widziała własnego ojca i matki. Oliwia przytuliła dziewczynkę mocno do piersi i wyszeptała: Dobrze, że będziesz miała za co płakać. Wszyscy mamy ciężkie życie. Potem Oliwia zaczęła opowiadać swoją historię. Kiedy doszła do momentu, w którym po raz trzeci w życiu doświadczyła radości macierzyństwa, kobieta nie mogła się powstrzymać i też się rozpłakała. Zdecydowała, że może otworzyć się przed tą jasną, bezbronną dziewczyną. Oliwia otworzyła torebkę i wyjęła kolczyk. Spójrz, to z mojej przeszłości. Mój zmarły mąż dał mi te kolczyki za to, że urodziłam mu córkę. Zginęła w strasznym wypadku, a mój mąż zmarł kilka lat później, nie mogąc znieść straty. Kilka tygodni temu zobaczyłam ten kolczyk przypadkiem w sklepie za granicą. Wiem, że nie mogę się mylić. Ten zestaw był jedyny w swoim rodzaju i nie miał sobie równych. Mój mąż zrobił je specjalnie dla mnie. Kate słuchała historii tej niesamowitej kobiety i nie mogła uwierzyć własnym uszom. Czy to wszystko było prawdą? Dziewczyna powoli wstała i podeszła do swojej torby. Oliwia. spojrzała pytająco na pielęgniarkę i nie rozumiała, co się dzieje. Nie rozumiała dokładnie, dopóki dziewczyna nie wyciągnęła dokładnie tego samego kolczyka. Zestaw został ponownie połączony. Obie stanęły na środku pokoju i spojrzały na siebie, nie rozumiejąc, co się dzieje. Nie. Zarówno Kate, jak i Oliwia nawiązały logiczne połączenie w swoich głowach. Ale nie mogły uwierzyć, że to naprawdę im się przydarzyło. I to nie jest sen. Moja kochana mała dziewczynka. Przez te wszystkie lata opłakiwałam well, cię, niosłam zabawki i prezent na I oto jesteś, żywa i zdrowa. Oliwia rozpłakała się, przytulając i kałując tę, którą jeszcze dwie godziny temu ksiała odesłak, by przekonać syna, że nie potrzebuje pielęgniarki. Spędzili tak całe popołudnie. Kiedy Mike wrócił do domu, zaniepokoił się, dlaczego jego matka wciąż nie zeszła na dół i nie rozdała wskazówek każdemu, kto napotkałby ją na swojej drodze. Mężczyzna wszedł na pierwsze Pietro i zamarł przed drzwiami sypialni przeznaczonej dla Oliwii. Usłyszał czyjś płać w pokoju i nie czekając nawet, aż ktoś odpowie na jego pukanie, wszedł gwałtownie do środka. Mężczyzna był z zaskoczony tym, co zobaczył. Jego matka, silna i nieprzystępna kobieta, siedziała na łóżku obok Kate. Prostej pielęgniarki, która została zatrudniona do tej pracy zaledwie wczoraj. Trudno było sobie wyobrazić, że ktoś może roztopić jej serce w tak krótkim czasie. Mamo, co tu się dzieje? Kate, czy zechciałabyś mi wyjaśnić, dlaczego kobieta, która właśnie przeszła operację, jest w stanie histerii? Miałaś za zadanie ją uspokoić i uszczęśliwić, a ty kompletnie nie wywiązujesz się ze swoich obowiązków. Kamienna ściana przemówiła i nie było sposobu, by to powstrzymać. Mike był wściekły i przygotowywał się do zwolnienia nowo zatrudnionej opiekunki bez odprawy. Kate, możesz się spakować i opuścić ten dom. Jesteś zwolniona. Wypowiedział te słowa swoim zwykłym, zimnym głosem. Nie było w nim śladu człowieka, który tego ranka śmiał się z głupich żartów matki. Mike, przestań. Najpierw wytłumaczymy ci, co się stało, a potem zobaczymy, czy możesz kogoś zwolnić czy cofnąć. Głos Oliwii brzmiał równie twardo i zimno. Więc syn po prostu zamarł. Pierwszą rzeczą, jaką pokazała mu kobieta, były kolczyki i zdjęcie mamy Oliwi stojącej dokładnie w nich. Syn znał historię o tym, że dawno temu ojciec podarował matce wyjątkowy prezent. Niewiele osób w tamtych czasach mogło zadowolić swoją małżonkę ekskluzywnymi kolczykami z białego złota. Wiedział też, że kolczyki te zostały bezpowrotnie utracone podczas strasznego pożaru, w którym zginęła ich młodsza siostra. A teraz, gdy zobaczył je w rękach matki, mężczyzna zaniemówił. mówił Nie mógł uwierzyć własnym oczom i nie chciał uwierzyć własnym uszom, dopóki matka nie powiedziała mu, że znalazła drugi kolczyk w jednym ze sklepów? Mike był pewien, że Kate po prostu zmyśliła tę historię, ale nie miał jej nic do zarzucenia. Wszystko naprawdę się zgadzało. Czy to możliwe, że ta dziewczyna, która wczoraj rano merdała ogonem i pozwoliła sobie na obronę własnego punktu widzenia, była jego własną siostrą? Dziewczyną, o której wszyscy myśleli, że zginęła w wypadku samochodowym wiele lat temu? Oczy mężczyzny wypełniły się łzami. Pozwolił swoim uczuciom wyjść na zewnątrz, przytulił Kate i błagał ją o wybaczenie. Nie miał pojęcia, co powiedzieć w takich sytuacjach, więc po prostu przeprosił. Czuł się winny, że niegrzecznie odezwał się do Kate podczas rozmowy kwalifikacyjnej i na lotnisku. Mike zdał sobie sprawę, że kompletnie się pogubił. Moje ulubione dziewczyny. Weźcie się w garść. Zjemy wspaniałą, uroczystą kolację przygotowaną przez Alice. Wyobraź sobie, jakby histeryzowała, gdyby się dowiedziała, że Olivia nagle ma dorosłą córkę. Mike roześmiał się. Przytulił mamę i siostrę i skinął na nie, by zeszły na dół. Kiedy otworzyli drzwi, usłyszeli, jak Alex i Mary wchodzą do domu. Nie mówmy im jeszcze nic. Niech Mary pokaże siostrze, co potrafi. Mike zaśmiał się i mrugnął do matki. Nie martw się. Nikt w tym domu cię nie skrzywdzi. Ale muszę powiedzieć, że twoja siostra jest bardzo rozpieszczoną osobą. Nie lubi rywalizacji. I jest przyzwyczajona do skupiania na sobie całej uwagi w tej rodzinie, ostrzegła Oliwia. Wciąż nie mogła uwierzyć, że to ją spotyka, że córka, którą opłakiwała i uważała za zmarłą od ponad dwudziestu lat, żyje i stoi obok niej. Z parteru dobiegały histeryczne krzyki. Mary opowiadała o wydarzeniach dnia. Okazało się, że Alex spędził cały ten czas na komisariacie. Udowadniał przedstawicielom organów ścigania, że nie ma nic wspólnego z, organizacjami terrorystycznymi. A to co się stało było tylko głupim żartem jego przyszłej teściowej. Mary poznała Alexa kilka lat temu. Wtedy jej matka nalegała, by Mike opłacił wyjazd jej siostry na zagraniczny obóz. Dziewczyna przeżywała trudne rozstanie z pierwszą miłością i bardzo potrzebowała pozytywnych emocji. Jej syn nie kłócił się z Oliwią, ale po prostu dał tyle pieniędzy, ile było konieczne, aby zapłacić za wakacje i lot. Mary spędziła tam wspaniałe dwa tygodnie, ciesząc się kontaktami z rówieśnikami i będąc pod ścisłym nadzorem psychologów. Ku zaskoczeniu rodziny, Mary nie stosowała żadnych sztuczek, ale zaskoczyła wszystkich tym, że po powrocie do domu nadal komunikowała się z jednym z tych samych wyczasów na imię Alex. Rodzice wysłali chłopca na wakacje po ciężkiej nauce. Po powrocie z obozu we Francji Alex bardzo szybko pojawił się na progu domu, w którym mieszkała Mary i powiedział, że nie może bez niej żyć. Powiedzieć, że rodzina była oniemiała, to nic nie powiedzieć. Nawet Mary była w lekkim szoku. Młodzi ludzie złożyli sobie jednak obietnicę, że nie zrobią nic głupiego i dotrzymali jej przez kilka lat. Między nimi coraz częściej zacięto rozmawiać o ślubie. Kilka miesięcy temu Alex przedstawił Mary swoim rodzykom. Spędzili dwa tygodnie we Francji, skutkował do Niemiec i wrócili do domu z Oliwią. Trudno było wytłumaczyć, dlaczego Mary i matka Majka nie traktowali tego mężczyzny poważnie. Jego wygląd naprawdę przypominał klauna. Kiedy Oliwia zdecydowała się zrobić dowcip na lotnisku. Nie miała pojęcia, dokąd to doprowadzi. Może tak było najlepiej. Nick fejset sam nauczył się wykodzić z trudnych sytuacji. Zwłaszcza, że wspólne życie z kurką tu pasmo trudnych sytuacji i nie je się przygód. Alex spędził dziś na tłumaczeniu policji łamanem rosyjskim, że jest dobrym obywatelem Francji, który przyjechał odwiedzić rodzinę swojej narzeczonej. Trudność polegała na tym, że Mary nie została wpuszczona do biura, dopóki nie uzyskała statusu legalnego małżonka, i nie miała prawa brać udziału w dochodzeniach i postępowaniach. Jednak w radzeniu sobie z zawiłościami pomagały pieniądze. Dzięki bratu Mary nigdy ich nie potrzebowała. Nie, nie siedziała bratu na karku. Mary zajmowała przyzwoite stanowisko w jego firmie, i co należy podkreślić, osiągnęła je nie dzięki koneksjom rodzinnym, a jedynie własnej wiedzy i umiejętnościom. Mike zawsze surowo strofował ją na zebraniach, jeśli nadarzyła się okazja ale też sprawiedliwie chwalił za osiągnięcia zawodowe. Jedyną pobłażliwością, na jaką szef pozwalał regularnie cieszyć się siostrze, była pensja znacznie wyższa niż jej kolegów. Ten temat był zamknięty do dyskusji w biurze. Pracownicy wiedzieli, że Mike nie znosił plotek. Mężczyzna był zawsze gotowy do otwartych rozmów i śmiało reagował na wszelkie skargi pracowników. Jeśli zauważył kogoś szepczącego po kątach, zawsze wzywał do rozmowy, po której zwykle następowało zwolnienie. Gdy zamieszanie na dole ucichło, Kate i Olivia zeszły na parter. Witaj, moja nigdy nie nieprzygnębiona matko, Mary powiedziała zawadiacko. Masz pojęcie, przez co przeszedł Alex? Mamo, po co urządziłaś ten cyrk? Wytłumacz mi to, proszę. Mike wtrącił się do rozmowy. Dowcip bardzo mu się spodobał i choć odnosił się do Aleksa z szacunkiem, nie próbował ukrywać, że mama wymyśliła zabawny żart. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że za taki żart obywatel Francji może zostać deportowany do swojego kraju bez prawa powrotu. Wtedy Mary zostałaby żoną francuskiego dekabrysty, a jego siostra z pewnością wsiadłaby w pierwszy samolot do Paryża i szukała randki z uporczywym awanturnikiem. Te myśli rozśmieszyły Majka roześmiał się głośno, co zaskoczyło pozostałych i pospieszył podzielić się swoimi przemyśleniami. Gdy już wszyscy mieli dość śmiechu, Mary zadała trafne pytanie. Od kiedy to zwykły opiekun siedzi z nimi przy stole i słucha, jak oddają się rodzinnym wspomnieniom? Rzeczywiście, każda kolacja z rodziną Majka, Mary i Olivii była wypełniona ciepłymi rozmowami o ich ojcu, dzieciństwie i rodzinnych tradycjach. Dzieci, jak zwyczajowo nazywała je Oliwia, opowiadały jej o swoich sekretach i tajemnicach. A ona z kolei robiła zdziwioną minę i wmawiała im, że do tej pory nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, co się stało. Oliwia nie spieszyła się z uszczęśliwianiem Mary, że ma młodszą siostrę. Pomimo tego, że dorastała jako rozpieszczona dziewczynka, w głębi serca była miła i współczująca i zawsze ciepło reagowała na prośby matki o odwiedzenie grobu siostry na cmentarzu. Na pytanie, dlaczego Kate otrzymała miejsce przy stole, jej matka odpowiedziała, że może mieć zawroty głowy i musi przyzwyczaić się do tego, że ktoś zawsze będzie przy niej, aby ją wspierać i pomagać. Mary była zadowolona z tego wyjaśnienia. Pomimo tego, że zrobiła grymas na twarzy w kierunku Kate, złagodniała. Zajęła miejsce obok Alexa, który, mimo żartu jaki zorganizowała Oliwia, przybył na kolację z bukietem kwiatów dla przyszłej teściowej. Nadal miał na sobie zbyt obcisłe dżinsy, co wywołało kolejny wybuch śmiechu, gdy pojawił się na progu. Wydawało się, że dzisiejsze niespodzianki dobiegły końca, ale tak nie było. Drzwi frontowe otworzyły się, a na progu pojawiła się ta, która wczoraj minęła Kate i rzuciła jej niezbyt przyjazne spojrzenie. Wyglądała, jakby przyszła prosto ze spotkania biznesowego. Kolejny elegancki garnitur, uczesane włosy, szpilki na obcasie. A w rękach niezmieniona teczka z dokumentami. Dobry wieczór. Przepraszam, nie wiedziałam, że Mike ma towarzystwo. Kochanie, powiedzieliśmy, że spędzimy wieczór razem. Kobieta zastygła w progu, ponieważ nie została zaproszona do środka. W rzeczywistości na stole nie było dla niej żadnych naczyń, co było szczególnie niepodobne do Mike'a. Jeśli zapraszał kogoś do siebie, zawsze dbał o to, by gość czuł się komfortowo. W ogóle nie dbał o komfort Businesswoman. Molly, myślę że dałem ci jasno do zrozumienia, że jestem dziś saiety. Mikie wypowiedziała te słowa tak silnym głosem, że Katy była tak samo przeradzona, jak w dniu wywiadu. Jednak cała sytuacja była radosna dla Oliwii. A Mike spojrzał w oczy swojej matki i pozwolił jej cieszyć się rozmową z niespodziewanym gościem. Dlaczego trzymasz dziewczynę na progu synu? Wejdź, droga Moli. Goście są zawsze mile widziani w naszym domu, powiedziała Oliwia tonem pełnym czułości który w kale nie był nietypoły dla matki. Wyglądała teraz jak gospodyni, gotowa nakarmić kaldego, ale Molly nie miała pojecja, w jak niebezpieczną pułapkę dobrowolnie wpadła. To jest Mary, moja córka Alex, jej chłopak. Cóż, znasz Majka, Kate. Olivia nie zdążyła dokończyć, zanim zobaczyła wyraz irytacji i pogardy na twarzy Molly. Dziewczyna natychmiast poinformowała ją, że nie może znieść, gdy służba siedzi przy jednym stole z właścicielami. Porównała takie zachowanie do sytuacji, w której zwykły pracownik brałby udział w ważnych negocjacjach na równi z szefem. Nawiasem mówiąc, Moli była tym zwykłym pracownikiem. Parzyła niezbyt dobrą kawę i przynosiła Majkowi papiery do podpisania. Swoją pozycję zawdzięczała długim nogom i pięknemu, prostemu uśmiechowi. Partnerzy Majka, solidni mężczyźni, lubili być witani przez przyjazną dziewczynę. Niezmęczona, udręczona sekretarka, która była w firmie od samego początku i była prawą ręką szefa. Oliwia, zdając sobie sprawę, że kamień został rzucony w jej nowo odkrytą córkę, postanowiła przypomnieć Moli, że jest tylko zwykłym pracownikiem, który właśnie włamał się na spotkanie zarządu i próbuje wziąć w nim aktywny udział. Dziewczyna jednak nawet nie zwróciła uwagi na tę uwagę. Była pochłonięta próbą zwrócenia na siebie uwagi Majka. Ludzie siedzący przy stole nagle spojrzeli na siebie i roześmiali się głośno. Wszyscy przypomnieli sobie incydent na lotnisku. Molly siedziała tam, nie wiedząc, co się dzieje, po prostu pijąc wodę, którą Alice grzecznie jej podała. Na szczęście gosposia przyniosła obiad, a rodzina została nieco odciągnięta od żartów na temat ich gościa. Gdy wszyscy byli zadowoleni i usatysfakcjonowani, Alex poprosił o pozwolenie na zabranie głosu. Olivia zdała sobie sprawę, że zaraz zostanie powiedziane coś, czego wciąż nie była gotowa usłyszeć. Rzeczywiście młody mężczyzna wyznał, że kocha jej córkę od bardzo dawna i pragnie, aby Mary została jego prawowitą żoną. Natychmiast pospieszył zapewnić członków swojej nowej rodziny, że nie ma zamiaru zabierać dziewczyny do Francji. Alex złożył wniosek o obywatelstwo, a nawet znalazł stałą pracę. Jedna z dużych firm aktywnie poszukiwała doświadczonego programisty i była gotowa zapłacić przyzwoite pieniądze za wiedzę Alexa. Mary płakała z radości i zaskoczenia. Nawet nie podejrzewała, że jej chłopak przyszedł do niej nie tylko dla zabawy, ale z najpoważniejszymi zamiarami. Dziewczyna w odpowiedzi zgodziła się na propozycję małżeństwa i zaczęła przyjmować gratulacje. W tym momencie pozwoliła Kate się objąć. Jeśli jej matka miała zaufanie do tej osoby, Mary nie miała się czym dzielić z pielęgniarką. Molly również pozwoliła sobie na wygłoszenie mowy gratulacyjnej. Postanowiła przejąć inicjatywę i powiedzieć zebranym przy stole: że ona i Mike są już na tyle blisko, że mogą ogłosić ślub. W tym momencie trzeba było zobaczyć twarz Majka. Jego oczy stały się zimne i wściekłe. Co, mój syn ci się oświadczył, ale mi nie powiedział? Olivia zapytała szyderczo. Wypowiedź kobiety nie wywołała u niej żadnych emocji poza śmiechem. Kobieta zdawała sobie sprawę, że jej syn jest inteligentnym i odpowiedzialnym mężczyzną, który może zwrócić uwagę na osobę taką jak Moli tylko w jednym przypadku. Nigdy nie była pruderyjna i zdawała sobie sprawę, że lepiej mieć tymczasowy związek z taką lalką, niż lata samotności. Mary podskoczyła ze śmiechu. Zdała sobie sprawę, że po tym, co powiedziała, Molly będzie musiała tylko spakować swoje biurko i opuścić firmę na dobre. Kate również zdała sobie z tego sprawę. Było jej wstyd, ale nawet cieszyła się z takiego obrotu sprawy. Nie lubiła tej bizneswoman jeszcze zanim wpadła na nią w holu. Tylko Alex był obojętny i obojętnie podchodził do tej historii. Nie zrozumiał dobrze przemowy i śmiał się tylko dlatego, że robiła to jego przyszła małżonka. Mike wstał od stołu, podszedł do Moli i ostro odsunął jej krzesło. Oczekujecie w moim biurze jutro o dziewiątej z listem rezygnacyjnym. Nie składałem żadnych obietnic dotyczących naszego małżeństwa. Nie ma potrzeby wprowadzać mojej rodziny w błąd. Mogliby pomyśleć, że postradałem zmysły, gdybym zdecydował się związać z tobą swoje życie. Dziewczyna zarumieniła się i, próbując sprzeciwić się temu, co usłyszała, szybko założyła buty, nawet się nie pożegnała. Wyskoczyła z domu, trzaskając drzwiami własnego samochodu. Słychać było, jak gwałtownie ruszyła. Jakieś wieści? Mary roześmiała się i nie mogła przestać. Będą, powiedziała powoli Oliwia. Dzisiejsze wieści wstrząsnęły mną do głębi. Jej głos, który jeszcze kilka minut temu był radosny, nagle stał się poważny. Mamo, czy coś się stało? Z sercem? Czy operacja się nie udała? Co się stało? Mary krzyczała. Nie przeżyłaby, gdyby jej matce stało się coś złego. Nie, 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 córeczko, wszystko w porządku. Oliwia pospieszyła uspokoić córkę, poprosiła wszystkich obecnych, aby uważnie wysłuchali historii, którą matka chciała opowiedzieć swoim dzieciom kiedy zaczęła opowiadać o tym jak jako rodzina z niecierpliwością czekali na narodziny siostry Mary odetchnęła była gotowa wysłuchać tej historii tyle razy ile chciała wiedząc że z jej matką wszystko w porządku Alice przyniosła duży czajnik herbaty z rokitnika i domciła do licznej rodziny już dawno stała się pełnoprawnym członkiem rodziny ale nigdy nie pozwoliła sobie usiąść przy stole ze wszystkimi Dopiero po podaniu kolacji i uporządkowaniu kuchni zaparsiła swoją ulubioną herbatę i pozwoliła sobie powspominać ze wszystkimi. Oliwia mówiła dziś długo i ze szczególnym uczuciem. Wszyscy przy stole mieli łzy spływające po policzkach. Wydawało się, że nawet Aleks, która ledwo słyszała, co mówi, była pochłonięta opowieścią i cicho szlochała, kiedy jej matka doszła do momentu, w którym odkryła kolczyk, który jej. Ojciec podarował jej w sklepie w Niemczech. Wybuchła płaczem Kate pozwoliła sobie interweniować i kontynuować opowieść ku zaskoczeniu Mary Tylko Mike wydawał się być spokojny W głębi serca był niepohamowanie szczęśliwy, że dziewczyna, za którą wylano tyle łez, żyje i ma się dobrze Sama przyszła do ich domu Trzeba za to dziękować losowi i Bogu Kate zaczęła swoją opowieść Nie wszyscy widzieli jej związek z tym, co przed chwilą opowiedziała Oliwia, Dopiero gdy przyszło do kolczyków Dziewczyna wyciągnęła dwa kolczyki z torebki, którą przezornie ze sobą zabrała. To były te, na które mama długo patrzyła na zdjęciu. Mike zasugerował kiedyś, żeby zamówiła takie same u jubilera, na co Olivia stanowczo odmówiła. Powiedziała, że nie zamierza wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. To była pamiątka po jej ojcu i niech pozostanie jego pamiątką na zawsze. Potem syn kupił matce zestaw niezwykłej urody. To właśnie ten pierścionek Kate zauważyła rano na dłoni swojej podopiecznej. Kiedy Mary zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje, rozpłakała się bezwstydnie i mocno przytuliła Kate. Przez łzy roześmiała się i stwierdziła, że to dobrze, że nie miały czasu na spotkania towarzyskie. Miała strasny temperament i teraz na pełno musiałaby przeprosić za kaldeciemstwo. Teraz musiałaby tylko przeprosić za to, że przez kały ten czas żadna z nich nie wycjała, że jest najmłodszą i ulubioną żyjącą siostrą wieczór wydawał się ciągnąć w nieskończoność, gdy herbata się skończyła. Cała rodzina przeniosła się na podłogę kominka. Dzieci otoczyły matkę i prowadziły długie rozmowy o tym jak wyglądało ich życie. Kate opowiedziała wiele o swojej przeszłości. Przeraziło to Mary i Majka. dręczyło ich poczucie winy, że ich siostra nie miała wszystkiego, co posiadała. Gdy minęła północ, Olivia oświadczyła, że jest bardzo zmęczona dzisiejszym dniem. Mimo że po operacji czuła się silna i zdrowa. Taki szok nie był łatwy do zniesienia. Położyła się do łóżka i nalegała, by Kate na pewno spędziła noc w jej sypialni. Dziewczyna obiecała, że jak tylko przygotują się do spania, przyjdzie do pokoju matki. Alex również przeprosił i wycofał się. Nie tylko cierpiał z powodu ciężkiego lotu, ale także miał trudności z przyzwyczajeniem się do różnicy czasu. Nikt nie śmiał się na niego obrazić. Mary i Mike chcieli spędzić czas sam na sam z siostrą. Mike przytulił siostry i zaproponował, że uczci taką okazję lampką szampana. To był prawdziwy cud, który zdarza się tylko raz w życiu i nie każdy go ma. Siedząc przy stole, zaczęli rozmawiać o przyszłości. Fakt, że Kate przeprowadza się do domu brata, był jednoznacznie przesądzony. Następnie pojawiło się pytanie, kto zaopiekuje się mamą. Znów potrzebowała opiekunki. Dziewczyna, która właśnie znalazła rodzinę. Marziła o tym kałe życie. Oświadczyła, że nie zamierza rezygnować z ciężko wypracowanej pozycji. Razem z bratem śmiali się i opowiadali Mary o tym, jak trudno było dostać się na rozmowę kwalifikacyjną do majka. Długo siedzieli przy stole w kuchni, popijając szampana i snując plany na przyszłość. Żadne z nich tak szczęśliwe nie wiedziało, że kiedy obudzą się rano, życie już nigdy nie będzie takie samo. Nikt nie podejrzewał, że matka, która właśnie odnalazła martwą córkę, nie będzie w stanie znieść takiego szczęścia. Kiedy Olivia stwierdziła, że jest zmęczona i chce iść spać, nie kłamała. Kobieta rzeczywiście czuła się wyczerpana. Co więcej, jej serce znów bolało. Nie chciała jednak psuć dzieciom radości z rodzinnego spotkania. Dotarła do sypialni, usiadła na łóżku i zemdlała. Olivia nie zdążyła zażyć tabletki, która mogła uratować jej życie. Dzieci odkryły ciało we wczesnych godzinach porannych, gdy odprowadzały Kate do jej nowej sypialni. Nikt nie wiedział, że następnego dnia pokrzywdzona Moli pójdzie na policję i złoży doniesienie, że Mike regularnie ją molestował. Nikt nie wiedział, że gliny przyjdą również po Alexa. Pieniądze nie zawsze rozwiązują problemy. Sprawa wybuchu na międzynarodowym lotnisku nie jest taka łatwa do zatuszowania. Ale to wszystko wydarzy się jutro, kiedy zacznie się nowy dzień. A dziś ta trójka była taka szczęśliwa. Siedzieli przy kuchennym stole, pili szampana, i nie mogli uwierzyć, że po długich dwudziestu latach ich rodzina znów się połączyła. Mike i Mary wierzyli, że ich ojciec pomógł dzieciom odnaleźć się nawzajem. Przed śmiercią ogłosił, że wyrusza na poszukiwanie swojej zmarłej córki. Kiedy butelka pysznego francuskiego trunku została wypita, młodzi ludzie przytulili się mocno i postanowili odprowadzić siostrę do sypialni w przyjaźni, jak wydawało się na pierwszy rzut oka. Zadawał pytania, nie odrywając wzroku od drogi. Mike, co ja zrobiłem? Przecież koparka nie wybuchła. Mary musiała włożyć zabawkę do mojej walizki przez przypadek. A pilota znalazłem w kieszeni kurtki. Szczerze mówiąc, pomyliłem go z tym, który był w zestawie z moim fotelem. Wiesz, lekarz powiedział, że jeśli się zmęczę, mogę zmienić pozycję podłokietników lub poduszki w okolicy szyi. Oliwia szybko przeniosła rozmowę na inny temat, mając nadzieję, że jej syn również szybko się rozproszy zaniepokojony komfortem i wygodą własnej matki. Mike był jednak nieugięty. Wciąż zadawał matce podchwytliwe pytania i czerpał przyjemność z obserwowania, jak stara się wybrnąć z sytuacji. Olivia wierciła się niespokojnie na krześle. Po raz kolejny przypominała Kate dziecko, które zrobiło coś złego i teraz próbuje się z tego wywinąć. Dobrze, synu, przepraszam. Tak bardzo za tobą tęskniłam. W porządku. Przeproszę też Alexa. Jego matka zdała sobie sprawę, że nie ma sensu próbować się z tego wywinąć, więc przyznała się do winy. Ale nie zmartwiło jej to w najmniejszym stopniu. Powiedz mi, proszę, czy byłeś karmiony w samolocie? Lekarz powiedział mi, że musisz jeść co godzinę i zażywać przepisane leki. Mike zdał sobie sprawę, że czas zakończyć rozmowę o występie cyrkowym, więc przeszedł do pytań, które naprawdę go nurtowały. Tak, synu, podawali ryby, których jak wiesz, nie znoszę. Pomocna stewardessa starała się jak mogła by mnie nakarmić, ale gdy zorientowała się, że to na nic, włożyła moją porcję do pudełka i dopilnowała, bym odebrał ją przy wyjściu z samolotu. Oliwia powiedziała mi to z pasją. Wydawała się cieszyć uwagą i robiła wszystko co w jej mocy, by utrzymać ją jak najdłużej. Kiedy dotrzemy na miejsce, nakarmię Zeusa. Matka szefa zakończyła swój monolog. Kate nie poznała jeszcze Zeusa. Duży owczarek kaukaski mieszkał na podwórku w Zagrodzie, a w nocy biegał po całej rezydencji, alarmując swojego pana w razie niebezpieczeństwa. Pies mieszkał z właścicielem od momentu wybudowania domu i stał się członkiem rodziny. Gdyby coś stało się ze Wosowi, Mike by tego nie przeżył. Towarzystwo składające się z syna matki i jej nowo poznanego opiekuna dotarło do domu dość szybko i bez żadnych przygód. Ucieszyło to Kate, która nie zdążyła jeszcze. Dojść do siebie po tym, co zobaczyła na lotnisku. Oliwia, zmęczona długim lotem i emocjami, zasnęła w samochodzie. Jesteśmy w domu, mamo. Majko znajmił uroczyście, zatrzymując samochód przed bramą. Naprawdę? Powiedziała Oliwia, budząc się. Nie minęło nawet sześć miesięcy. Natychmiast zażądałaby zabrać ją z samochodu i powiedziała, że pójdzie do domu na piechotę. Jest pełna energii i całkowicie zdrowa. A to krzesło wymyślili lekarze. By wmówić jej Oliwii, że wiek to wyrok, a operacja, którą przeszła, zabrania jej cieszyć się życiem i robić to, na co ma ochotę. W drodze do domu matka szła z synem opartym o nią. Oliwia wyglądała jak najlepsza konspiratorka i powiedziała, że pokaże mu swój największy skarb. Mamo, może podzielisz się swoimi odkryciami skate. Nie mam wątpliwości, że kolejny diamentowy naszyjnik ze szmaragdami będzie świetnie wyglądał z sukienką, którą pokazałaś dziś rano połowie poczekalni. Naprawdę się teraz spieszę. Mike starał się zwrócić uwagę matki na Kate. Olivia nawet nie odwróciła głowy w kierunku pielęgniarki. To był sekret, który dotyczył tylko jej i jej syna. Na pewno docenię twoje znalezisko dziś wieczorem. Uroczyście ci to przysięgam, obiecał Mike. Olivia skinęła głową zadowolona i weszła do domu puszczając rękę syna. Trzymała torebkę mocno w dłoniach. Kobieta miała w niej coś szczególnie cennego. Kate poczuła lekką zazdrość. Zawsze chciała mieć piękne życie, ale maksymalnym luksusem dla dziewczyny było podróżowanie taksówką zamiast tramwajem lub autobusem. Miała jednak jedną rzecz. Ten klejnot nie miał ceny. Kolczyk jej matki, który znaleziono niedaleko miejsca katastrofy. Drugiego nie udało się odnaleźć. Najprawdopodobniej spłonął wraz z ciałem. Kate otrzymała skarb w dniu uzyskania pełnoletności. Kolczyk był przechowywany w sejfie dyrektora sierocińca, a dziewczyna nawet nie podejrzewała, jaki prezent przygotowali dla niej wychowawcy. Dziewczynka zawsze cieszyła się dobrą opinią. Nie wchodziła w konflikty i zawsze wychodziła naprzeciw swoim potrzebom, niosąc pomoc każdemu, kto jej potrzebował. Mam nadzieję, że znajdziecie wspólny język. Mruknął Mike i wrócił do samochodu. Kate próbowała go zapewnić, że na pewno znajdzie wspólny język z matką, ale zdawała sobie sprawę, że.